Tak zrobię, nie? Nie będzie. To chciałeś wejść? No dobra, tak żeby było. Dobra. Tamte też pan zafinansowywał? Nie, tamte były kupione, tamte w ogóle sami kupowaliście? Sami, ale nie są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Okay, to jest pierwszy. Okay. Z tyłu można zdemontować dwa rzędy krzeseł, czyli zamiast 20... Tutaj, te dwa. Tak, dwóch miejsc robi się 19 i trzy wózki tam wchodzą. Czyli trzy osoby niepełnosprawne mogą naraz tym autobusem podróżować. Niesamowity, piękny. Podoba mi się, na wszelkiego rodzaju wycieczki możemy jeździć już swoim transportem. No, no. Łącznie jest to nasz piąty autobus. Dwa mamy mniejsze i dwa tego typu i ten przystosowany dla osób niepełnosprawnych. No jestem, gratuluję. Cieszę się bardzo, że jestem tutaj w tym dniu, kiedy Stowarzyszenie Spinnaker pozyskało dla szkół Spinnaker piąty. Już piąty autobus, przy czym ten akurat jest w 70% sfinansowany przez PFRON. Autobus wyjątkowy, ponieważ może z podnośnikiem dla wózków, dla osób niepełnosprawnych. Piękny, nowoczesny, znakomicie wyposażony autobus, który będzie woził dzieci, młodzież, które tutaj się uczy. Ja chcę powiedzieć jedno jeszcze, że ja ze szkołami Spinnaker współpracuję już od kilku lat. Jest to znakomita współpraca. Jest to wyjątkowa szkoła, nie tylko na terenie Grudziądza. To jest wyjątkowa szkoła w ogóle w województwie kujawsko-pomorskim. Drugiej takiej nie znam, która z taką determinacją i z takim zaangażowaniem pracuję z dziećmi, z młodzieżą niepełnosprawną. Tutaj przychodzą dzieci niepełnosprawne już od przedszkola i wychodzą z zawodem. Więc, czyli wszystkie etapy edukacyjne tutaj właśnie mogą przejść. I to w bardzo przyjazny dla nich sposób. Także ja się bardzo cieszę, bardzo gratuluję stowarzyszeniu, które właśnie taki autobus już pozyskało. Mam nadzieję i wiem z planów tych osób, które kierują i stowarzyszeniem i szkołami, że plany są jeszcze większe, na więcej inne szkoły, większe budynki, również inne pojazdy. Cieszę się bardzo i dla mnie to jest oczywiście zaszczyt, żeby tutaj jestem i cieszę się, że mogę im pomagać. Dziękuję Państwu bardzo. W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji Spinnaker również chciałbym bardzo podziękować na ręce Pani Minister za przyjechanie, za obecność, za zaszczycenie tej dla nas ważnej uroczystości. Tak jak Pani Minister wspomniała, środki pochodzą z funduszu PFRON. Był to program wyrównywania szans między regionami. Sam projekt, który napisaliśmy, dziś ruszy już z miejsca i dzięki temu udało się właśnie pozyskać z dofinansowaniem 70% pierwszy autobus, który jest przystosowany do przewozu aż trzech
osób niepełnosprawnych na wózku naraz. Do tej pory dysponowaliśmy busami, którymi można było przewozić, lub specjalistycznymi samochodami, ale zawsze to była jedna osoba niepełnosprawna. W tej chwili możemy już zabrać naraz 3 osoby, co na pewno nam bardzo pomoże chociażby w organizowanych licznych wycieczkach i w dalszych naszych planach. Dziękuję.